Oj tak, dzieje się. Moi drodzy, oczywiście super impreza, tylko z klasycznym SKL-em. I oczywiście polecam zimne piwko i super smaczne kiełbaski. O, mój ulubiony kawałek leci. Mój ulubiony kawałeczek. Pierwszy był super, a teraz... O, Ela! Z lodziarni w Kłobucku. O, Ela! Tam. Boli mnie do roboty, nie chce mi się wstać. Głupi kac. Jestem lej, ręce lewe mam, a ja to wszystko gdzieś tam mam. Impreza na maksa jest impreza, tanie wino w głowach nam zależa. Jazda na całego, dzisiaj ze mną tańczysz mój kolego.
jest impreza, na maksa jest impreza. Panie wino w głowach nam zamiesza. Jazda, jazda na całego. Dzisiaj jelą leży twój kolega. O, ela, ela, poznaj przyjaciela. O, ela, ela, weź go sobie teraz, weź. Ale fajnie wiaterek wieje. Widzicie? Fajnie. Ho, ho, ho. Tańczę, je, je, je. Nie! Woda mineralna tylko! Ja wiem, wiem. To są. Wiadomo było ile naraz, nic więcej. To były czasy, tak, właśnie. Dobrze, że pan akurat tutaj ma ten stolik, tak zwany piknikowy. Zestaw, jak to się nazywa, dla tych, którzy wyjeżdżali. Musztardówka, szklaneczka elegancka. I osa. O kurcze. Tam ta pomarańczowa. Tak, tak, to jest tak, tak. I stare gazety. I mamy tutaj radyjko. Nie, kamera. Ja kamera? O. Tak nagrywa, ja to ja pana tak nagrywa. Taki patentcik. Ale fajny sprzęt. To działa. No normalnie. Słychać można, że działa. No, tutaj musicie tego pana odwiedzić. Posiedzicie sobie albo na osie. Zrobimy selfie. Tak jest. Albo na osie posiedzicie, albo w jego Wartburgu. Trabancie. Trabancie. No. Trabant, bo zawsze mi się. Tak, Wartburg był większy. Był. Był większy. Tak, 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 tak. Nie, tak, ma tak. Chyba tu Wartburgu. Nie widziałem. Wartburg miał silniej już śrubokowy, nie? No, były takie, co miały 1,6 pojemności. No. Bo to normalna podstawowa wersja wychodziła 1,3. Ale wersja z silnikiem niemieckim, bo tamte nie były z niemieckim akurat. To były właśnie 1,6. No to mój wujek ze Śląska miał takiego. Pan, jak on jego polerował. No i niestety z naprzeciwka jechała pani, która nie uznawała, że on ma nowy samochód.
i mu go zdewastowała. W latach 70. ja musiałem szwagrowi umyć trabanta, żeby on mnie na piwo zabierał. O, ale to już wtedy był wyzysk. No. Na piwo z bratem musiałem trabanta umyć, żeby nas na piwo zabierał. No ale on znowu nie chciał, żebyście się wstydzili, że jedziecie w niewypolerowanym. No. Rowerami. Nie, to inne nie było stare. No tak. Nic, życzę udanego piknikowania. Gdzie tam będzie, w TVN-ie, czy w Republice? Znaczy, proszę pana, każdy kto chce, to sobie z tego korzysta. To nie jest tak, że to jest... Powiem tak, jestem niezależny, na mojej stronie jest i na YouTubie, i na Facebooku. Mam na jednym koncie 9 tysięcy obserwujących, na drugim 6,5 tysiąca. Do tego dwa profile, Zbigniew Baran, Zbigniew Adam Baran, gdzie mam po 5 tysięcy obserwujących. No i każdy tam coś sobie znajduje, co potrzebuje. Nic, na razie, panowie. Także widzicie, kurde, jakie bryczki. No i oczywiście pogoda. Jest pierwszorzędna pogoda. To w ogóle nie ma dwóch zdań. A zawsze przy tak zwanych plenerowych imprezach to nie ma ważniejszej rzeczy jak pogoda. Idziemy. O, przepraszam. A proszę bardzo. Dziękuję. Zapraszamy tutaj do nas na scenę. Proszę przyjdźcie do posiadaczy numeru wjazdowego. Chwilę uwagi, ponieważ to dla was jest demonstrowanie. Tutaj mamy chłopca. Będzie nam tutaj głosował. O, to będzie dla posiadacza samochodu. 58. Dzień dobry. Numer 58. Zapraszamy. Witam serdecznie panią wójt. Witam pana burmistrza. Czy jest numer 58? No to niestety. Dalej. Los. Też samochód. 34. Takie fajne nagrody nikt nie chce. 34. Właściciel samochodu. Właściciel samochodu numer 34. Halo, zapraszamy do naszej sceny. Dodaj jeszcze, że biegnij człowieku, bo czas upływa. Nie ma? No to dobra, losujemy dalej. Proszę. Może teraz jakiś motocykl? Nie, też samochód. Numer 16. Szczęśliwa szesnastka. Idzie. Idzie, dobrze. Krzyczą, kurde, jest dobrze. Tutaj prosimy panią wójt o wręczenie. To mamy ufundowane dzięki sponsorowi, dzięki firmie Macris. To typowo męski świat, także gratulujemy. I moi drodzy, wielkie brawa. Gratuluję. Dobra. Losujemy dalej. Numer 8. Idzie. O, brawo. Po kolei, dziękuję. Dziękuję. I prosimy ustawić się do zdjęcia. Ja właśnie oglądałem. No, i to obiecałem. Proszę z nami zdjęcie. Aga, zrób tutaj zdjęcie. I do garażu zapraszam. Dziękujemy bardzo.
pojedzie. Zamieszam, może jakiś motocykl teraz. Proszę. Mhm. Numer 44. To też auto. Same auto. No zawsze te... Właściciel samochodu numer 44. Gratulujemy. Kosmetyki samochodowe. Gratulujemy. Nagrodę ufundowała firma Macris. Proszę. Jeszcze, proszę. Dziękujemy. Dziękujemy. Losujemy dalej. O, teraz będzie motocykl. M2. M2. Głośno, głośno. M2. Paweł, pomóż mi i krzyknij M2. Moi drodzy, M2. M jak miłość. Jest. Leci miłość. Leci miłość. Pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy bardzo. Losujemy dalej. Numer 52. Numer 52. Apteczka samochodowa ufundowana dzięki panu Grzegorzowi Trzeciakowi. Ubezpieczenia. Moi drodzy, w tej apteczce oczywiście taki specjalny plaster, który sklei nawet złamane serce. 52. Numer 52 i magiczny plaster na złamane serca. Dobrze. Wymieszamy trochę, żeby to się... Mieszaj, dobra? Wymieszaj, mieszaj i dopiero gdzieś tam może od spodu teraz. M4, motocykl. M4. Idzie. Widzimy. A biegnie, biegnie. Biegnie Kłobuck. Artysta z MOK-u z Kłobucka. Jest artysta. Gratulujemy. Brawo. Prosimy jeszcze zdjęcia. Proszę. Numer 14. Nagroda ufundowana dzięki serwis Opon Radgum. Super. Usługa kompleksowej renowacji felg aluminiowych w jeden wybrany kolor. I jeszcze wiele innych. Gratuluję. Pamiątkowe zdjęcie. Będą myślić teraz. Dziękuję. I przypominamy, kolor felg oczywiście jaki? Ładny. Teraz akurat mamy sezon, mamy pogodę. Wypożyczalnia kajaków, kajaki na Lizwarcie, Bon, także losujemy. Ale słoneczko grzeje. M17. M17, motocykl. Idzie motocykl. Idzie pani. Gratulujemy serdecznie. Nagroda odebrana, więc odpływaj. Dziękujemy serdecznie. Losujemy dalej. Wymieszaj. Porządnie wymieszaj. Na spodzie też dajmy szansę. Numer 42 i piękna koszuleczka do wygrania. 42. 42, obcisła eska. To się nie zgłosi. 42. Idzie. Słyszę, że idzie. Ale to będzie jakiś cienki głosik. Koszulka również ufundowana dzięki firmie Radgum. O, to będzie ciężko wcisnąć. Najwyżej się odsprzeda komuś. Obcisła na bicku oczywiście. No, fotki. Tak.
Dokumentacja zamiast dokumentu zakupu. Sześć. Nagroda ufundowana dzięki firmie Autopartner. Szósteczka. Numer 6. Zapraszamy do nas pod scenę. Idzie. No to tu Eska to by wlazła chyba. 6. Moja jawka. Nie pomylcie. M6. Motocykle mają emeczkę przed numerkiem. Gratuluję. No dobra, nie wiem. Za fotor reporterów. Też masz obcisłą meskę. Kolejny gadżet do wygrania. Proszę bardzo. 3. Samochód. 3. Numer 3. Mogę tylko delikatnie zdradzić, że jest to rowerowy uchwyt na budyń i bidon. Budyń. Czy jest numer 3? Chyba idzie. Numer 3, polonez. Trójeczka? Tak. Szczęśliwy polonez. Gratuluję. Tu zdjęcie. Bidon. Kolejny raz do wygrania będzie spływ kajakiem dzięki firmie Kajaki na Lizwarcie. Teraz będzie motocykl M33. M jak mama ostrzegała. I kto dziś szczęściu dopomoże? Każdy dziś kajakiem pływać może. Niestety, no to losujemy dalej. Dalej do wygrania spływ kajakiem. Samochód 32. 32. Biegnie. Widzimy, że biegnie. To nie samochód, ale gratuluję. Dobra. Dziękujemy serdecznie. Dalej nagroda ufundowana dzięki firmie Poltrans na mycie samochodu. Samochodu i nie tylko oczywiście. Motocykl się umyje. M36. M36. Motocykl. Na mycie. Zapraszamy. Czy jest numer M36? M36. Nagroda ufundowana dzięki firmie Poltrans. Dziękujemy bardzo serdecznie. Teraz czas na wymianę opon, również dzięki firmie Poltrans. I mamy M16, też jakiś motocykl. O, idzie pani. O! Gratuluję. Gratulujemy. Losujemy dalej. Proszę bardzo.
35 samochód. 35 i piękna torba od firmy Autopartner. 35. Numerek 35. Tak, tak. Torba od firmy Autopartner. Czekamy na pana. Gratulujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kolejny zestaw gadżetów od firmy RCU Ubezpieczenia Grzegorz Trzeciak i jest to numer 30, również jakiś samochód. 30. No nie, pani ma dzisiaj naprawdę wyjątkowo szczęście w tym lipcu. Rozbiła bank. Wszystkie gadżety pani. Musi pani jeszcze dzisiaj tylko wysłać lotka i wszystko załatwione. Gratulujemy. Losujemy dalej. Kosmetyki samochodowe od firmy Mastic, numer 64. Również samochód. 64. Numerek 64. Zapraszamy. Ręka do góry, jak idzie. 64. Jeszcze chwilę czekamy i losujemy dalej. Jest? Nie ma, dobrze, losujemy dalej, proszę. Numer 13 i do wygrania są kosmetyki samochodowe od firmy Mastic. 13. A tu jest numerek, który? M13. Osa to M. Czyli jednak pan. Tak, samochód. Gratuluję. Przypominam, że motocykle mają przed numerkiem jeszcze M-kę. M jak miłość. Tak jest. Dobra, losujemy dalej. M14. Teraz będzie motocykl. M14 i lampka do wygrania. Dzień dobry, gratulujemy. Dziękujemy. Kolejny zestaw gadżetów od firmy Autopartner do wygrania. M5. M5, również jakiś motocykl. M5. M5. Motocykl o numerze M5. Jeszcze chwilkę czekamy i... Chyba nie ma. Nie ma, dobra, losujemy dalej. 12. 12 i zestaw gadżety od firmy Autopartner. Numer 12, samochód. Numerek 12. Biegnie. Dziękujemy, losujemy dalej. 11, samochód, 11. 11, 11. O, widzę, idzie pan Andrzej. Gratulujemy. Proszę. M27, motocykl. M27 i zestaw gadżetów od firmy Autopartner. M27.
Dziękujemy. Kolejny raz mycie samochodu dzięki firmie Poltrans. Samochód numerek 5. Piąteczka. Jest pan. Tak. Mycie samochodu fundowane dzięki firmie Poltrans. Panie Jarku, pan się nie boi. Samochód już czysty stoi. Dziękujemy. Kolejne mycie samochodu dzięki firmie Poltrans dla motocykla M21. M21. Na powrocie, na myjkę i myć. Szuru, buru, rachu, ciachu i postrachu. Gratulujemy. Dziękujemy. I dalej. Ręce nie bolą? Teraz numer M6. Motocykl M6 i również zestaw gadżetów od firmy Autopartner. Biegnie, biegnie. No, teraz to tak. M6. Teraz tak. Ja mam 4. Gratuluję. Dziękuję. Proszę, proszę, proszę. Proszę. Między... No właśnie. Rozjemy. Dziękuję. Ja już mam 2. Również kolejny zestaw od firmy Autopartner i trafia do numerku 46. Samochód o numerze 46. Proszę bardzo. Elegancko. Dziękujemy. I teraz taki oto brelok od firmy RCU Ubezpieczenia wędruje do M1. Motocykl, jedyneczka M1. M1, nie mylić z Tesco. M1. Jak idzie pan, podnosimy ręce do góry. M1, motocykl. Nie widać, dobra. Losujemy dalej. M35, również motocykl. M35. M35. Idzie pan. Pięknie. Gratulujemy i losujemy kosmetyki od firmy Mastic. M12 i kosmetyki od firmy Mastic. Dziękujemy, losujemy dalej. Gadżety od firmy RCU Ubezpieczenia, pan Grzegorz Trzeciak. Numerek 40, samochód 40. Idzie pan. Gratulujemy. Gdzie? Tutaj, proszę. Gdzie? Która kamera bierze? Spokojnie, my się tak ustawiamy, że sobie damy radę. Jeden drugiemu nie wchodzi w drogę. Dziękujemy serdecznie. Losujemy kolejne gadżety od firmy RCU Ubezpieczenia. I jest to numerek 47. Samochód 47.
Nie, bo on ma nie wiem. 47 samochód. Dobra. Tutaj. Ale pan gratuluje. Proszę. Niech się to zabierz cioci. Chodź, stań sobie. Dobrze, i pogratuluj cioci. O, tak. O nie. Gratulacje dla cioci. Jesteś po takich wystawach? Gratulujemy, dziękujemy, losujemy kolejny numerek i kolejny gadżet do wygrania. Numer M3, motocykl M3. Jest. O! To jest prezent niespodzianka, Michał. Sami nie wiem. Gratuluję. Tak, Michał, no obowiązkowo. Nie będzie źle. Elegancko. Kolejna lampeczka do wygrania. No, jeden wybierz. Samochód numer 27. 27 samochód. 27. Tutaj, zapraszamy. To coś innego, czy to samo? Był pan. Nie, to był kolega. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Kolejny breloczek do wygrania. 36. 36 samochód. Uchwyt rowerowy teraz do wygrania dla motocykla M22 jest to motocykl. Opłacało się przyjeżdżać większą ilością. Ile ma pan tych? 4. Kolekcjoner. Jeszcze jeden. Jeszcze mam jeden. Dziękuję bardzo. Gratuluję. To jeszcze jedna bota. No oczywiście. Nowa nagroda, nowa bota. No i to kolotka muszę wysłać jedno. Koniecznie. Jutro. Dziękujemy. I kolejna torba od firmy Autopartner. Wędruje do... 45. Samochód. 45. Nie. To też? Dobra, to chyba nie. 45? 45! O, idzie. Idzie pan, widzimy. Kolekcjoner. Tak jest. Gratuluję. Jak on zjeżdżał, to mnie nie było. Stawaj, to ja idę. Kolejna. Losujemy dalej. Gadżety od firmy Autopartner wędrują do 28. Samochód 28. Idzie. Dziękujemy. Kolejna nagroda ufundowana od firmy Mastic i są to kosmetyki M28. Motocykl M28. Powiem tak. Oj. Ale na przewóz. Przewóz. Trzy motory. Adaś, weź sobie ten numer, to sobie na pamiątkę. Dobra, dobra. Teraz kubek na...
na pyszną poranną kawę, ufundowany dzięki Radgum. Numer 60, samochód 60. 60. Czy jest numer 60? Losujemy dalej. Kubeczek od firmy Radgum. M31. Motocykl M31. 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 Nadal walczymy o kubek. 29. Samochód 29. Leci, leci. Jest pan? Z przyjemnością. Dziękujemy. Kolejny brelok od firmy RCU Ubezpieczenia. Dla numerku 63, samochód 63. Samochód z numerem 63. Numer 63. Czekamy jeszcze chwilę. Liczę do trzech. Trzy. A gdzie było 2 i 1? Dobrze, losujemy dalej, nie będziemy tyle czekać. 48, samochód 48. Numer 48 to jest samochód. Numerek 48. No to jak nikt nie chce, to losujemy dalej. Numerek M38, motocykl M38. M38, motocykl. Idzie, idzie, czekamy, czekamy. Dziękujemy, losujemy dalej. Gadżety od firmy Autopartner. 68, samochód 68. Numer 68. Gadżety od firmy Autopartner. Numerek 68. Pani te licencje ma? Ja mam. Jak tam organizator się Dobra, losujemy dalej. Gadżety od firmy Autopartner. M39, motocykl. M39. Numer M39. M39, jest to motocykl, zapraszamy. No to losujemy dalej. Chcesz kasę? Numer 23. Samochód 23. Numer 23. Czekaj, jeszcze wjechał dwójkę. Czy jest numer 23? No i tak, to radar mi zdjęcie. Ręka do góry, jak ktoś idzie po odbiór nagrody. Numer 23. No ja nie.
Losujemy dalej. M10. Motocykl M10. M10. Można iść i klaskać. Losujemy dalej. M37, motocykl M37. Już mi tak kurde o 17 zaczęli. Chyba do łapka. Pierwszy w nocy. Czytałem rano. Chyba zjadłem śniadanko, wykąpałem się. Chwilę poczekałem. Poszedłem do jej tam brata od teściowej. Alkohol. Mógłbym 0-0, mógłbym to jest kurwa. Tak mamy to takie. Mamy 0-0. Nie, nie wiem, wiesz, zaniosłem cię za ręce i za nogi. 0-0. To my już losujemy kolejny numerek. I do wygrania blender ufundowany dzięki firmie Elektryk Ząbkowscy numer 59. Samochód 59 i blender do zabrania. A jak jest? Numer 59, zapraszamy. Ta nagroda jaka jest? Jak to Karolina mówi, blender i samochód. Jest czy nie ma? Pani, która losowała. Nikt nie chce blendera, losujemy dalej. Numer 53, samochód 53. 53. Gratulujemy, blender już trafia do właściciela. Ufundowany dzięki firmie Elektryk Ząbkowscy. Losujemy kolejny. Kolejny gadżet. Super. Numer 54. Samochód numer 54. 54, zapraszamy. To my już losujemy kolejne kosmetyki od firmy Mastic. Kosmetyki wędrują do numerku 41. Samochód 41. I kosmetyki do zabrania. Nie, bo ja dzisiaj tyle zjadłem. Mam, ja na pani zjadę, ale nie za domu. Jeśli z lekcją zakończył. Dziękujemy. O 17.30 zapraszamy, jeszcze będzie losowanie nagrody głównej. Jak w Dubaju. O godzinie 17.30 na razie. Tak, na razie dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. I moi drodzy, chciałbym wam podarować odrobinkę szczęścia właśnie w tej muzyce. Ja mogę chwilę tam w ciszy i pana burmistrza i panią wójt prosi na kilka słów? To przejdziemy może tam za budyneczek, będzie trochę ciszej, bo tak to kurczę. Jest fajnie, ale jest głośno. Tam. No dobrze. Tam, w lewo, bo tam będzie ciszej, będzie tutaj panią mógł usłyszeć i wszyscy inni. Będzie tu dużo ciszej i przyjemniej. O, tutaj po lewej stronie, tutaj może przejdziemy. No tutaj, tu. O. Jak sobie tutaj staniemy, poczekamy aż... Cześć Kurski! Witam serdecznie. Jak tam? O, jak ja jestem Kurski, to jasny, on był szczuplejszy ode mnie.
On był szczuplejszy. Ale był. No był, no to... Na posadce w Banku Światowym to się już, wiesz, przybrałem. No tak, ale to ja przybrałem bez posadki, bez banku. Ja jestem taki, proszę pana, bardziej z Etiopii. Tam też mają brzuszki wydatne. Hej. Musimy chwilę. Tutaj sobie znaleźliśmy bardzo fajne miejsce. Tutaj pani wójt Bożena Wieloch, gminy Lipie i pan burmistrz, nowy burmistrz Krzepic. Zapomniałem nazwiska. Mateusz Kluba. Pan Mateusz Kluba. No bo tak byłem podniecony tym wszystkim, że... Proszę się nie gniewać, ale to jestem pod wrażeniem. No i poprosiłbym kilka słów, może jako pani pierwsza, do tych, którzy wybrali panią, więc zakładam, że to jest wdzięczność wielka z ich strony, bo panią wybrali, a z pani teraz słuchamy. Znaczy, chciałabym podziękować, tak? Podziękować swoim wyborcom. To dziękuję bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom gminy Lipie, że wzięli udział w ogóle w wyborach, a szczególnie dziękuję tym, którzy głosowali na mnie. Mogę powiedzieć tylko jedno, że gwarantuję systematyczną, odpowiedzialną pracę, tak było do tej pory, w taki sposób, aby to dobro społeczności gminy Lipie było zawsze najważniejsze. I wydaje mi się, że będzie jeszcze lepiej, bo jednak już żeście pewne rzeczy w swoich gminach porobili, czyli już nie trzeba będzie tych samych środków, funduszy i akcji tworzyć. Natomiast teraz są następne zadania, które były planowane, ale brakło czasu, brakło pieniędzy. No deklarujemy, że będziemy mnożyć złotówki. Mnożyć będziemy dlatego, że będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne w taki sposób, aby budżet gminy to były środki własne, to był udział własny, a pozostała część inwestycji była wykonana ze środków zewnętrznych. I tutaj myślę, że i środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale również z Funduszu Spójności, ale też z innych funduszy operacyjnych na pewno będą przez gminę Lipie pozyskiwane. Na pewno będzie, jak to się nazywa, tak robione, że częstsze pisma będą do waszych przełożonych wyżej, czyli do rad województwa śląskiego, gdzie te fundusze można... Nie, to przełożony, tu urząd marszałkowski. No, na tej zasadzie, że... I tam środki w funduszu, znaczy w urzędzie marszałkowskim są bardzo ważne, no ale też ważne są środki powiatowe, środki rządowe, środki agent rządowych, czyli generalnej dyrekcji, na przykład w naszym przypadku dróg krajowych, czy Funduszu Ochrony Środowiska. Nie omieszkamy i na pewno będziemy się bardzo, bardzo starać. Dziękuję. Panie burmistrzu, no teraz to proszę pana, czym pan przebije panią wójt, a ja wiem, że nie ma czym. Ja właściwie mogłem nic nie mówić, pani wójt wszystko powiedziała. Dlatego powiedziałem, że szanse są niewielkie. Chciałbym podziękować moim wyborcom, wyborcom całej gminy Krzepice za to, że byli na tych wyborach, że głosowali. Wybory samorządowe to bardzo ważne wybory, bo one decydują o tym, co się w danej gminie będzie działo. Ja jestem wdzięczny wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na moją osobę i wyborcy mnie już zdążyli poznać. Przez dwie ostatnie kadencje pełniłem funkcję przewodniczącego rady, więc nie jestem jakiś człowiek z zewnątrz. Dlatego im serdecznie dziękuję. Chciałem powiedzieć tutaj z tego miejsca, że środki zewnętrzne, o których wspomniała pani wójt, to są środki, które trzeba będzie bardzo szybko skonsumować, bo ten czas na konsumpcję jest stosunkowo krótki. My jesteśmy przygotowani jako gmina Krzepice, ale będziemy robili wszystko, żeby tych środków pozyskać jak najwięcej, bo to ma służyć dla rozwoju gminy, ale konkretnie ma służyć każdemu mieszkańcowi, bo po to mieszkańcy starają się, po to mieszkańcy głosują na swoich przedstawicieli, żeby później od nich czegoś wymagać. Ja zrobię wszystko ze swojej strony, żeby tych środków było jak najwięcej, żeby ten rozwój gminy był jak najlepszy, a to się przekłada też na dobro wszystkich mieszkańców. Chciałbym tutaj z tego miejsca gorąco zadeklarować, że współpraca w Radzie do tej pory, w której przewodniczyłem, układała się bardzo dobrze. Życzę tej Radzie i sobie życzę, żeby również ta współpraca była tak samo owocna, bo to gwarantuje lepszy rozwój i szybszy rozwój gminy.
Panie wójcie, mam takie pytanie, czy te wybory, które teraz będą do Europarlamentu 9 czerwca, przełożą się albo na korzyść, albo na niekorzyść ilości pieniędzy, które mogą pozyskać wszystkie gminy w Polsce. Czy to może się przełożyć w wynik wyborów? Czyli w zależności od tego, przyjmijmy, że lewica wygrywa, bądź prawica wygrywa. Czy to może mieć wpływ jakiś? Mam nadzieję, że nie będzie miało żadnego wpływu, bo wspólna Europa to wspólne dobro. Tych pieniędzy powinno być niezależnie od która opcja wygra. Wiadomo, że frakcje się ścierają, to jest nieuniknione, ale myślę, że wszystkim, którzy kandydują do tego Europarlamentu, zależy na tym, aby w każdym państwie żyło się jak najlepiej tych środków, żeby nie brakowało, a wręcz żeby były pomnażane. Więc pewne obawy są, natomiast wydaje mi się, że pragmatyzm powinien tutaj przeważyć. Tego nie powinno być. Powiem panu tak, dlatego tak akurat nie to, żebym panią wójt dyskryminował, ale chciałem oszczędzić kłopotów w wypowiedzi. Zakładam, że pan burmistrz jest bardziej gruboskórny, taki jak ja, więc zdzierży moje pytanie, więc to moje pytanie wynikało z tego tytułu, ponieważ przyjmijmy hipotetycznie, oczywiście to jest niemożliwe, ale jest coś takiego, że gdyby prawica objęła 53 mandaty, oczywiście to jest niemożliwe, ale hipotetycznie, ale to ten premier Polski wyznacza kandydata na przewodniczącego Rady w Unii Europejskiej, bo będziemy też prezydencją wtedy, tak? Więc logiczne jest, że nie ma, wręcz aż nie wierzyłbym w to, żeby nasz premier, pomimo tego, że załóżmy większość w prawicy została wybrana, żeby wskazał akurat kogoś z prawicy. No nie wyobrażam sobie, przepraszam, jeżeli mogę, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Proszę Państwa, Unia to jest coś najlepszego, co nas spotkało. Unia i NATO. I jeżeli głosy prawicowe, czy skrajnie prawicowe, czy wręcz powiedzmy może te takie bardziej ortodoksyjne, mówiące o tym, aby wyjść z tej Unii, polexit, słyszymy takie partie, które się tworzą, no dla mnie są nieakceptowalne, dlatego że wejście do Unii to nam gwarantowało, właśnie gwarantuje w dalszym ciągu, że nasze państwo się rozwija i zmieniamy się. Jedynie to musimy pilnować tego, żebyśmy po prostu byli dalej tymi osobami, które o Polskę dbają, a nie zrzucać odpowiedzialność na zarząd spoza Polski, na tej zasadzie. Bo jak jest dobrze, to my. A jak jest źle, to oni. To może zakończmy tą dywagację. Dobro Polek i Polaków jest najwyższą wartością. Powinno być dla każdej ekipy rządzącej. I tego się trzymajmy. A ja dziękuję organizatorom za tak wspaniałe wydarzenie w gminie Lipie. I zapraszam na 31 sierpnia i 1 września jarmark nad Lizwartą. Lizwarta rozkręca. Zapraszam. No i ja się do pani wójt udam względem pracy, żeby nie było. Ja przypomnę. Bardzo. Bóg zapłać. Ja wszystkiego najlepszego. Chciałem podziękować tutaj mojemu koledze, panu Grzegorzowi. Oj tak, tak, pan Grzesiu to jest on, osobiście zaangażowany. Wiele grup, które mają jeden wspólny cel i to się dzieje czy na gminie Lipie, czy na gminie Krzepice. To jest ta wartość dodana, gdzie ta inicjatywa oddolna jest budująca i tworzy coś nowego. Ja jestem pod wrażeniem, rozmawiałem z panem Grzegorzem, że miało być to bardziej kameralne. Tak. On mi to powiedział, że... Ale to tylko należy się cieszyć. Także gratuluję i życzę kolejnych. Tak. Dobrze, bardzo dziękuję panu, pani wójt, panu burmistrzowi. Na tą robotę zapraszam. Zróbka życzę i oddaję, bo tu organizator, kurde, też spróbuje się doczekać tej chwili. Dobrze, jest. Także widzicie, jest pięknie, coś się dzieje. No, powiem tak, no, pan wójt, pani wójt, pan burmistrz, no, mówią dobrze. Tylko tyle, tak jak powiedziałem, że jak nie będziemy dbać wspólnie o wspólne dobro, no to raczej źle na tym wyjdziemy, no nie?
I tym trzeba się kierować. Mam nadzieję, że Lewica, jak będzie w tej Unii Europejskiej, to nie będzie się zachowywała jak Biedroń, jak Śmiszek. Kojarzycie tych gości? W poprzednich czasach, kiedy rządzili? Tylko, kurde, nagle zapomną, co sobą reprezentują i udają, że to, że PiS był zły, no ale no, musimy robić to samo, co PiS, no nie? Że jednak trochę się ogarną. Mam taką cichą nadzieję. Także widzicie, impreza w toku, troszeczkę wątku politycznego tak lekko trąciłem. Bo i historyczny, cześć. I... Dzień dobry, dzień dobry. I historyczny, i polityczny. Nie ograniczam się w tym, ogólnie rzecz biorąc. Mnie interesują wszystkie tematy. No to jest kwestia oczywiście uzależniona od rozmówcy. Jak rozmówca jest właśnie na poziomie, jak pan burmistrz, jak pani wójt, ja sobie mogę pozwolić na różne wątki, w tym nawet polityczne. Natomiast no, tutaj muszę uważać, z kim rozmawiam, jak rozmawiam, co by dane osoby nie czuły się niekomfortowo. Jesteśmy teraz, jak widzicie, w części piknikowej, gdzie jest to co najlepsze w tym przypadku, czyli jest i cień, i piwko, i coś do jedzenia. O, i tylko to się liczy. Spróbuję sobie to jeszcze na chwilę tak ustawić. Bo... O. Będę miał troszeczkę więcej swobody i będę trochę więcej widział. O, teraz będzie dobrze. Stoi w pionie, jak powita steronie. Zadymił. Kamera idzie. To jak na weselu, nie? Jak kamera to idzie na chodź za mną. Tu jest pani, która wygrała w loterii. Tu jest pani, która wygrała w loterii dwa razy. Trzy. O kurde. Ja musiałem mieć głowę opuszczoną, że nie zerknąłem w tym momencie. Trzy razy. To trzeba mieć szczęście. No ale jak są te trzy motocykle, to tylko trzy razy można było. Cztery były, ale dwa pojechały. Dwa pojechały. I samochód. A, i autko. To będzie pięć razem. No i elegancko. Także widzicie, już motory powolutku odjeżdżają, także
radzę wam się pośpieszyć, bo niestety już powolutku ludzie zaczną odjeżdżać. Także sugeruję, została wam jeszcze godzina, żeby wręcz wszystkie auta jeszcze były i motory, a tak to już potem będzie, już po. Kilka dni wierzę, ujęli.
dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie za mnie drwił. Gorzki dał. Naprawdę przyjemnie. Na słonku jest gorąco. I jak słyszymy, tam w tle leci coś trąbi, to zespół Kombi. I za momencik będzie tu-du-tum. Poczekamy w cieniu sobie na
na dalsze wydarzenia. I startujemy. Witamy serdecznie ponownie. Wszystkie konkursy zostały już rozstrzygnięte, ale przede wszystkim chciałabym teraz powitać posła na Sejm i wiceministra edukacji, pana Henryka Kiepurę. Gorące brawa. Zapraszamy tutaj serdecznie. Zapraszamy. Będziemy tutaj rozdawać puchary. Pana burmistrza również zapraszamy. Zapraszam wszystkich posiadaczy. Zapraszamy wszystkich posiadaczy motocykli, samochodów. Będziemy teraz powolutku kończyć nasze konkursy. Tylko się zbierzmy. Zaczniemy od kategorii najładniejszy samochód. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie zajmuje samochód z numerem 36. 36 samochód. To jest FS Opolones 1500. Możliwe, że z nami już go nie ma, nie? Jest? Dobrze. Czyli miejsce trzecie w kategorii najładniejszy samochód. Miejsce drugie, numer 11, DKW IFA, naszych znajomych z Częstochowy, Alicji i Andrzeja. Zapraszamy. Zapraszamy Alu, zapraszamy Andrzeju. Są z nami od samego początku. Gratulujemy. I teraz czas na pierwsze miejsce w kategorii najładniejszy samochód, numer 4, BMW E31, również znajoma twarz. Gratulujemy, gorące brawa dla wszystkich. Pierwsze miejsce, BMW E31. Gratulujemy serdecznie. Zapraszamy również w przyszłym roku. Oczywiście. Przechodzimy teraz do kategorii najładniejszy motocykl. Miejsce trzecie zajmuje motocykl z numerem 17, WFMK OSA. Numer 17. Gorące brawa. Kategoria najładniejszy motocykl. Miejsce drugie w kategorii najładniejszy motocykl zajmuje motocykl z numerem 16, Junak M10. Również pan. Gratulacje. Może trzecie jeszcze? Proszę poczekać. I pierwsze miejsce w kategorii najładniejszy motocykl zajmuje numer 13, WFMK OSA. Numer 13. Jak dobrze kojarzy pan Andrzej. Gratulujemy serdecznie. Pamiątkowe zdjęcie. Przechodzimy do kategorii najstarszy samochód. Najstarszy samochód to numer 11, Ala i Andrzej. DKW IFA. Najstarszy samochód. Jeszcze raz gratuluję. To ten samochód, tak? To jeszcze jest z dwoma pucharami. Dziękujemy. Najstarszy motocykl to numer M38.
M38. Jawa. M38 Jawa. Jest pan, widzę. Jawa 175, tak? Teraz. Zapraszamy. To był najstarszy motocykl. Dziękujemy. Ja zapraszam teraz chłopaków do pomocy. Jeszcze zostańcie, tak. Teraz nagroda główna ufundowana przez firmę Lip Steel. Również jest już wszystko rozstrzygnięte. Wygrała największa ilość głosów spośród wszystkich pojazdów, jakie dzisiaj tutaj do nas dotarły. I nagrodę główną otrzymuje... No nie? Otrzymuje motocykl numer... Już wam mówię. Numer 13. Pan Andrzej otrzymuje nagrodę główną. Ale kogoś do pomocy musi pan wziąć. Pan Andrzej otrzymał największą ilość głosów, jakie były możliwe do zdobycia. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dobrze, że pan ma. Tak, dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy jeszcze. Nie uciekajcie. Mamy jeszcze tutaj DJ-a. Zapraszamy do zabawy. I moi drodzy, cieplutkie pozdrowienia za konsolety, a my lecimy dalej. Wytroiła się jak bijąc. Ile lat robiliście wam? 6 lat. A przed nami kolejna konkurencja dla najmłodszych. Mój tata miał... Zapraszam czwórkę Forda. Pociech. Mój tata miał Forda Taunusa 67 roku. Jedna osoba jest już z nami, jeszcze trójka dzieci. Zapraszamy tutaj pod scenę. Taki kokobuszku jeździł w kolorze pomarańczowym, jak pan pamięta. Grzesiu, Grzesiu! Pojemność 7.
Koniec lotu. Wszyscy już wracają powoli do domu.
obok. Nissan. Fajne. Uśmiechnij się do pana. Uśmiechnij się.